W Na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. Naszą gościnią jest psycholożka Magdalena Chorzewska. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, również witam serdecznie. Dziękujemy, że znalazłaś czas mimo rozlicznych obowiązków. Było ciężko, ale pomyślałam, że temat naprawdę ważny i taki mój, więc z przyjemnością tutaj jestem. To jest nasz debiut, jeżeli chodzi o prowadzenie tego podcastu, także tym bardziej zapamiętamy naszą rozmowę. A podcast o podcastu tak, związkach. I teraz m, na początek chciałam się. Dowiedzieć, może to jest takie przewrotne pytanie, czy związek w ogóle nam jest teraz potrzebny w XXI wieku? Wiesz, bo stopniowo będę wyjaśniać, dlaczego pytam o to, ale my coraz bardziej stawiamy na siebie, na nasz samorozwój. Wszędzie jesteśmy bombardowani, że ty jesteś najważniejsza, najważniejszy, twoje dobro, twój rozwój, no więc ten związek może, może jest jakąś przeszkodą. Powiem tak. Y, trudno jest mi wyobrazić sobie. Świat bez związków i większość moich pacjentów to jednak ludzie, którzy chcą być w związkach, więc człowiek ma nadal potrzebę bycia w tym związku i myślę, że w związku spełnia bardzo wiele swoich potrzeb, ale także potrzeb drugiej osoby. Prawdą jest, że wiele osób nie chce być w związku i jest chyba około 7 milionów singli w Polsce są takie statystyki, więc tych ludzi jest dużo. Pytanie jest, czy to jest singielstwo z wyboru, czy z musu, z konieczności, z braku możliwości, czy z jakichś innych przyczyn. Także ja jednak jestem zwolenniczką teorii, że związek jest nam potrzebny. 7 milionów to jest bardzo dużo, a ta liczba się zwiększa? Ja myślę, że ta liczba się zwiększa, dlatego że, e, no właśnie, jest taka trochę moda na, na to, żeby kochać siebie e, i być ze sobą i skupiać się na sobie, a w związku, wiadomo, trzeba skupić się i na sobie, i na kimś. E, I myślę, że takie. Długotrwałe singlowanie czy singielstwo, nie wiem właściwie jak to nazwać, może powodować, że ludzie nie potrafią być w związkach, że jest im bardzo trudno, że nie wyobrażają sobie tego, żeby ktoś ich ograniczał albo żeby oni dla kogoś się poświęcali, albo tak jak mówią moi pacjenci, żeby musieli uzgadniać z kimś swoje życie, swój czas wolny mhm. i to, co będą robić. To się kiedyś nazywało staropanieństwo, tak się chyba mówiło, że sta, sta, syndrom starej panny, czyli takiej osoby, która już y, się tak przyzwyczaiła do tego, że wiedzie samotne życie, że potem no już nie bardzo. Trudno było się było z kimś zgrać. Albo starego kawalera. Właśnie. Też mi to przyszło do głowy, ale tak się nie Ej. mówiło prawda? Więc... Ja słyszałam. Tak? Nie, mówiło się oczywiście. Ale oczywiście, co? że się mówiło. Mówię, i Cały, cały kawaler, czas się no mówi, to, to jest już taki stary kawaler, a albo Piotruś Pan się mówi, prawda? To taki tak. Piotruś Pan, to z nim nie zaczynają. Tak nie? Ale Piotruś Pan też bywa w związku. Tylko sobie mm, znajduje no tak. kobietę, która się nim opiekuje bardziej. I, i częściej zmienia. I zmienia część. No bo nie każdy chce być tą drugą mamą. No nie każdy. <laughs> mm, no a jakie tak, pytanie tak, tak. chciałeś zadać? No ja mam dużo pytań, tylko ja mam takie pytanie z perspektywy mężczyzn bardziej chyba. To znaczy, wydaje mi się, że. To myśmy rozmawiali o tym, że mężczyźni są strasznie zagubieni, że mężczyźni częściej popełniają samobójstwo, że, 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 że są niemęscy. Tak, prawda? Tak, są ja takie, takie, takie badania, że chyba 12 na 14 samobójstw to jest popełnianych przez mężczyzn. Także to jest temat bardzo ciężki. Ale z czego to właśnie wynika, że mężczyźni sobie nie chcą ułożyć tego życia? Czy, czy, czy? No bo wiesz, każdy tak jak powiedziałaś ma w swoim DNA wpisane to, żeby być w związku. Takie mam wrażenie, że jesteśmy większość ludzi, tak. osobami stadnymi. No więc dlaczego my w tych związkach nie jesteśmy? Dlaczego Poczekajcie, dużo, dużo tutaj rzeczy 7 milionów singli. <coughs> Powiem tak: e, jeżeli chodzi o tych mężczyzn, to my kobiety jesteśmy nauczone tego, że o emocjach mówimy. Jak jest nam trudno, idziemy szukać pomocy. Kiedyś były takie badania, że mm, czterokrotnie większa jest liczba kobiet z depresją niż mężczyzn. No, najnowsze badania mówią o dwukrotnie wyższej liczbie, ale to jednak mężczyźni w wieku około 50 lat częściej popełniają samobójstwa. Dlatego, że mężczyźni nie są nauczeni prosić o pomoc, mówić o swoich emocjach. I tak myślę, że samotny mężczyzna z problemami, to jest mężczyzna bardzo narażony na różnego rodzaju właśnie trudności ze zdrowiem psychicznym, z problemami różnymi, tak? które generują stres. Kobieta sobie prędzej poradzi. Kobiety też są, mam takie wrażenie, przez wieki nauczone, że same też sobie poradzą. Mężczyźni, którzy na przykład wdowieją, bardzo często szukają szybko partnerki, bo nie potrafią funkcjonować bez kobiety. Z badań wynika, że osoby właśnie będące w pojedynkę o wiele szybciej umierają, a szczególnie mężczyźni, bo to kobiety dbają o mężczyzn. Kobiety mówią, idź do lekarza, umówiłam cię, zadbaj o siebie, zrób badania. Mhm. I chociaż być może taka stereotypowa żona jest zrzędliwa i, 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 i mówi cały czas temu mężowi, no idź i zrób i się zbadaj to dzięki tej zrzędliwości średnia długość życia mężczyzn jest wyższa, kiedy są właśnie w związkach. Ja mam ta, ta, to zagadnienie, takie pytanie na swojej liście, zamierzałem je zadać, ale, to, więc już właściwie mam odpowiedź, tylko że y, pytanie, które się pojawia, brzmi następująco. Dlaczego tak jest? To są jakieś zaszłości kulturowe, to jest proces, nie wiem, wychowywania y, dzieci, że. że nie wiem, chłopców się nie, nie brakuje im ojców? Czy o co chodzi? Dlaczego tak jest, że mężczyzna w związku lepiej tak? funkcjonuje? Znaczy, znaczy, gorzej funkcjonuje, jeżeli rozumiem, bo go trzeba prowadzić za rękę, bo jest taki niezaradny, nieporadny, no, zamknięty i tak itd. Pewnie, że nie każdy. Ale... Pamiętajcie o tym, że nie ma co uogólniać, natomiast no, w moim gabinecie najczęściej pojawiają się osoby z problemami, mhm. czyli takie, które. Albo właśnie szukają tak sobie komplementarnie do związku kogoś, kto ich poprowadzi, to są właśnie ci tacy trochę niedojrzali mężczyźni, którzy od matki idą do kolejnej matki i którzy wchodzą w taką rolę um, właśnie takiego prowadzonego przez życie i związek faceta, są oczywiście tacy mężczyźni, którzy próbują dominować. Te związki też nie są dobre, kiedy jest taka totalna dominacja, tak? Chociaż są też kobiety, które szukają takich no, właśnie przywódców. Które to lubią. Które to lubią, chociaż długofalowo myślę, że to jest właśnie to, ten kryzys męskości w dzisiejszych czasach, nie? że faceci tak z jednej strony to by chcieli dominować i rządzić, no ale już tak za bardzo nie mają narzędzi, no bo my kobiety często mamy wyższe stanowiska od nich, zarabiamy tyle samo, a czasami więcej potrafimy poradzić sobie same, jak nam nie wymienią opon na zimę, to sobie pojedziemy i załatwimy, zapłacimy za to, jak nie wiem, tak, kupujemy same mieszkania, wyjeżdżamy same na wakacje, jakby teraz facet często czuje się niepotrzebny właściwie i też nie ma za bardzo właśnie tych narzędzi, żeby zatrzymać taką kobietę przy sobie. Więc... Ale z drugiej strony też często się mówiło, że kobieta bluszcz, nie, no, tak, takie było sformułowanie, więc też to przeszkadzało mężczyznom. No dobrze, ale trochę zeszliśmy na inny temat, ta samotność, to co powiedziałaś, że powoduje choroby, depresję. Ja przeczytałam właśnie tutaj taką książkę, przyniosłam bliskość, jak budować dobre relacje w związku, w pracy z przyjaciółmi. I tutaj jest napisane, że miesięcznie, tak jakbyś paliła 15 papierosów dziennie, do takiego stanu zdrowia doprowadzi cię samotność przerażające to jest i osoby samotne szybciej umierają, a jednak tak jak no, cały czas będę podkreślała, te 7 milionów, ale to jest wygodnictwo, że nam jest po prostu, tak jak powiedziałyśmy, że jesteśmy bombardowani tym, tą modą na bycie samemu, I can buy myself flowers, prawda, tak jak Miley Cyrus mówiła, no fajnie, no ale jednak przyjemniej dostać od partnera te kwiaty, nawet rzadko. Mhm. rozumiem aluzję no właśnie, to no więc dlaczego? Bo nie ma, Właśnie czy wygodnictwo, czy, czy, czy internet być może spowodował, że my mamy substytut tego, że niby z kimś tam jesteśmy, a tak naprawdę no nie do końca jesteśmy. No, pamiętajmy o tym, że po pierwsze, palentynki niedługo, więc będzie tak powód, żeby Okazja dać takie mhm. Druga sprawa, ta piosenka powstała po rozstaniu. Mhm. Trzecia sprawa jest taka, że wielu ludzi jest samotnych nie z wyboru tylko właśnie z powodu różnych deficytów albo z zagubienia, bo też żyjemy w takich czasach, kiedy związek jest możliwy do stworzenia, ale jest go o wiele trudniej stworzyć, bo mamy o wiele większy wybór. Im większy wybór, tym mniejsze zadowolenie. Ludzie poszukują relacji na portalach randkowych między innymi i myślę, że to jest taka, takie główne miejsce, gdzie szuka się w tym momencie tych relacji. I trochę jest tak, że w zasadzie można w ciągu jednego wieczoru znaleźć kogoś, umówić się i sprawdzić, czy to jest to i tak jak kiedyś, mam wrażenie, czekało się na randkę długo, i to było wydarzenie, i trzeba było się, nie wiem, fajnie ubrać, i to miejsce było takie wyjątkowe. Tak, ja mam czasami pacjentki, które chodzą na, nie wiem, 70 randek w ciągu roku, i te randki są w tym samym miejscu zawsze, i po prostu to jest casting albo takie interview. i tam nie ma tych emocji, tam jest przepytywanie, czy dany kandydat nadaje się na. Nie wiem, na faceta ojca, dzieci. Więc to straciło taki wymiar, no taki trochę magiczny wymiar, kiedy idziemy z jakimś, z jakimś oczekiwaniem, ale z otwartością. I e, kiedy to jest wyjątkowa sytuacja. Tutaj to już nie jest wyjątkowa sytuacja, tylko ocena kandydata. Czyli to jest tak, że to właśnie tak jak powiedziałaś, casting, może to jest ułatwienie, bo dzięki temu. Jak to się nazywało? Takie fast date, takie fast szybkie dating. Ranty, tak, speed takie, dating. Tak, speed dating, no to teraz mamy nowocześniejszą wersję w postaci tego Tindera, czyli że może to jest ułatwienie, bo w krótkim czasie możemy spotkać więcej potencjalnych partnerów i szybciej dokonamy jakiegoś wyboru. No właśnie, te, portale randkowe są ułatwieniem czy utrudnieniem? Bo wydawać by się mogło, że są ułatwieniem. A okazuje się, że są może utrudnieniem, bo tak sobie myślimy, a przez chwilę nam się nie do końca znie Mogłam się może umówić z tamtym. Albo, to, a tak. poza tym zegarek mi pokazuje, że za chwilę mam drugą randkę, podziałasz 70 randek w ciągu roku. Masz takie pacjentki, które do ciebie przychodzą do kabinetu. To co trzeci dzień, co, co, co piąty dzień jest randka, tak? Co piąty, szósty dzień. Miałam kiedyś pacjenta, który chodził na cztery randki w tygodniu. I... <laughs> Nie był w związku, tylko po prostu lubił tak spędzać czas. Są osoby, które chodzą na dermowe kolacje na randki z Tindera. Mm -hmm. Dobra, powiem tak, to narzędzie nie jest złe. Tak? Jest mnóstwo aplikacji randkowych. Oprócz Tindera jest, nie wiem, chyba sympatia, taka dosyć popularna, Badu i tak dalej. I będą te aplikacje powstawały jak grzyby po deszczu, bo my sobie ułatwiamy życie w tym momencie. Do lekarza chodzimy online, zamawiamy jedzenie w aplikacji i tak samo szukamy miłości poprzez aplikacje. Natomiast po pierwsze, żeby ta aplikacja działała zgodnie z przeznaczeniem, to dobrze by było, żeby każda osoba będąca tam miała szczere intencje. A nie ma, bo z badań wynika, że ponad 50% to są osoby w związkach. Które szukają romansu, szukają przygody, szukają szybkiego seksu, nie szukają związku. Ale jak w takim razie one ukrywają to przed swoim partnerem? To mnie ciekawie, to zdjęcie wrzucają jakiegoś modela z Hollywood. Bo wiesz, bo jak gdybyś no, był na Tinderze, to bym bardzo szybko to nie rozszyfrowała, bo by mi doniosły moje koleżanki. No nie, no Prawda? wiesz, ja to o no, ja, ten, no, jest, ten, jest ten, jest Nie, nie nadaje się na Tinderze z różnych powodów. Myślę, że Więc łatwo jest wrzucić nie swoje zdjęcie. Że bardzo łatwo jest ustawić też pewnie takie parametry, żeby to zdjęcie nie wyświetlało się jakoś bardzo blisko. Dla chcącego nic trudnego. I ludzie często oczywiście odnajdują swoich partnerów w aplikacjach randkowych i ci się pokrętnie tłumaczą, że szukali tam przyjaciół. To jest aplikacja randkowa, przyjaciół można szukać gdzieś indziej. Więc to jest jedna grupa, ci zajęci albo te zajęte. Drugą grupą są osoby nieuczciwe. Ja spotkałam się z takimi historiami, że e, są tacy grasujący mężczyźni na Tinderze, kobiety zresztą też, taki typ tulipana, wyszukujący atrakcyjnych, zamożnych ludzi, skrolujących Instagram później, żeby dopełnić ten obraz i sprawdzić, czy aby na pewno ta osoba e, no, ma taki zasobny portfel I, i są osoby, które nadużywają gdzieś mocno innych osób. Mhm. Są osoby, które no niestety, tak, no, jakby mają osobowość narcystyczną, i to często tam się zdarza, że tacy ludzie, no wręcz na tym Tinderze, no poszukują atencji i mają szybkie relacje, i w zasadzie tego samego dnia, kiedy rozstają się z jedną osobą, już szukają kolejnej osoby. Są osoby, które boją się bardzo bliskości, więc nie wychodzą poza Tindera. Piszą tam, zbierają sobie te pary, i, i to, to, to życie Tinderowe tam się toczy, ale nie wychodzą stamtąd. Ja wiem, że da się znaleźć miłość na Tinderze. Byłam na kilku ślubach z Tindera. Mam wielu pacjentów, którzy znaleźli miłość właśnie poprzez aplikacje randkowe. To jest możliwe, natomiast trzeba po drodze wykluczyć pewnie te wszystkie zagrożenia i mieć tego świadomość. A poza tym, wiecie, to jest taka trochę sytuacja, że. No, okej, okay, znalazłam. Jest przystojny, ciekawy, jakby fajnie się z nim spędza czas, ale może jest ktoś fajniejszy. No nie właśnie, wiem, no to co powiedziałam, ja? że potem się spotykamy, okazuje się, że zdjęcie było wyretuszowane, że ta osoba już nie jest taka przystojna jak na tym zdjęciu i nagle ząk, prawda? A, a tu się okazuje, że ileś tam spotkań, być może, które nas zmeczowały wcześniej, przypadło nam, ale. Czy my przez te portale randkowe, zaraz, zaraz, bo widzę, że patrzysz tutaj ze swoim jakimś męskim pytaniem, ale jeszcze czy te portale randkowe nie powodują, że właśnie my trudniej wchodzimy w związki, bo nie ma tej magii, nie ma tej chemii, bo my jak gdyby na siłę staramy się. Wiesz, mnie to się kojarzy trochę z instytucją swadki, która kiedyś była bardzo modna, tudzież umawianie się na imprezy okolicznościowe, że przyjaciółka zaprosiła swojego kolegę, który dopiero co się rozstał z narzeczoną. I tak na siłę, takie to wszystko smutne jest, że no, wiadomo, że wolna osoba z wolną osobą się związuje, ale nie ma tej spontaniczności, bo mówi się, że miłość swojego życia możesz spotkać w przysłowiowym sklepie mięsnym, czekając w kolejce po y, zakup kiełbas. No chyba dziś ludzie rzadziej się zaczepiają w sklepie mięsnym, a częściej zaczepiają się przez internet. Mhm. Natomiast um, to chyba jest tak, że. Łatwiej jest wejść w relacje, ale trudniej jest się zaangażować, bo przypomina mi się tu teraz mnóstwo historii moich pacjentów, gdzie oni, nie wiem, poznawali kogoś w piątek, w niedzielę zamieszkiwali z tą osobą razem, a po trzech tygodniach stwierdzali, że nie. I mnóstwo, podczas pandemii naprawdę, miałam całą masę takich pacjentów, którzy nagle sobie układali życie z kimś obcym, albo na przykład wyjazdy. Często ludzie się umawiają na wspólny wyjazd, nie znając się. I to jest bardzo ryzykowne, bo też myślę, że jest spora grupa osób na Tinderze czy w innych aplikacjach randkowych, która jest nie tylko nieuczciwa pod kątem, nie wiem, intencji i pod tym kątem, że rozkochują w sobie różne osoby, ale też, no jakby też są tam pewnie jakieś niebezpieczne sytuacje. Nieraz się zdarza, że ktoś kogoś okradł, napadł, być może też w jakiś sposób wykorzystał seksualnie. Myślę, że to jest jednak bardzo ryzykowne i tutaj bym namawiała osoby korzystające z takich aplikacji do takiego powolnego wchodzenia w relacje, bo nigdy nie wiadomo, kto tam jest po drugiej stronie. Miałam kiedyś, słuchajcie, pacjentkę, taką młodą dziewczynę, miała z 27 lat, a ja wtedy przyjmowałam na Pradze, Pradze Północ, więc wieczorem tam nie było zbyt przyjemnie. I ona powiedziała kiedyś: No dobra, to ja już muszę wyjść, bo przyjechał po mnie chłopak z Tindera. I ona po prostu się umawiała z mężczyznami, żeby ją podwieźli gdzieś. A więc o ile oczywiście jest to zabawne w tym momencie, to w tamtym momencie sobie pomyślałam: kurczę, jakie to jest ryzykowne, że to jest tak bardzo niebezpieczne, bo nie wiadomo, kto tam będzie, gdzie on ją wywiezie. Więc myślę, że ten Tinder, czy takie właśnie pisanie w aplikacji daje poczucie, że znamy kogoś bardzo szybko. I bardzo łatwo jest wzbudzić zaufanie, szczególnie w osobie, która no, potrzebuje miłości, szuka i myśli, tak to jest to, już znalazłam, już mhm. jestem. Z tym derem, może jest tak, jak ze wszystkim, to znaczy, że umiar jest potrzebny. Yy, mądrość, rozsądek, bo mam wrażenie, że, w, że żyjemy w czasach, w których wszystko jest, się dzieje bardzo szybko. Bardzo szybko mamy mnóstwo możliwości. Jesteśmy przebodźcowani i niektórzy się w tym mogą zagubić, nie wiedzą, jak korzystać z różnych. Różnych rzeczy. A my a propos jeszcze Tindera, ostatnia rzecz, a tak na świeże jesteśmy, nie wiem czy widziałeś taki serial Samce Alfa, hiszpański? Widziałam, ale widziałam, że jest mam zaznaczone, żeby obejrzeć. Ale to, to warto, bo on jest utrzymany w takim komediowym stylu, prawda? właściwie można powiedzieć, że to jest to lekki film, taki. No, często komediowy o zacięciu komediowym, ale jednocześnie jest, nie jest głupi jest, i, i jest mądry. Mówi prawdę o życiu w różnych aspektach. I tam jest wątek Tindera i mamy oto y, mężczyznę, którego zresztą córka namawia do tego, że Yy, powinien się umawiać na Tinderze i go umawia na Tinderze i on właśnie codziennie się spotyka z jakąś. Ale, ale uwaga, co tam się dzieje? To dla mnie to było jakieś zaskakujące. Tak, A ty mówiłaś, że to, ale... że to tak się dzieje, że tam właśnie tylko i wyłącznie tym kobietom chodziło o seks. One go wszyscy, wszystkie natychmiast yy, ciągnęły do łóżka. No właśnie, Maciek mówi, niemożliwe, że to jest przerysowane. Ja mówię, że tak, tak to właśnie wygląda. Więc ja się zastanawiam, pytanie moje jest takie, czy tym kobietom rzeczywiście chodzi tylko i wyłącznie o seks, czy one starają się być takie cool, że chcemy być takie jak mężczyźni, nam chodzi tylko o seks, bo mamy też swoje potrzeby, jak to jest. No pewnie są i takie kobiety i takie. Natomiast um, kiedyś takie badania czytałam parę lat temu, nie wiem czy dziś są jeszcze aktualne, że w Polsce raczej korzysta się z Tindera w celu znalezienia albo miłości, albo przyjaźni, albo stałego partnera. Natomiast w innych krajach często bywa ta aplikacja tylko i wyłącznie taka o podłożu seksualnym i ja myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, byleby się tylko odpowiednie osoby skrosowały i, i żeby chciały tego samego. A, nie... A jest możliwe, że się uzależnimy od tych portali randkowych, że już nie będziemy umiały, umieli szukać miłości, partnera potencjalnego? w rzeczywistości, w twarzą w twarz rozmawiając że będzie to dla nas za nudne po prostu, bo tam też ta osoba, o której Maciek wspomniał, się trochę uzależniła mm -hmm. od tego Tindera, że nie sprawiały mu już przyjemność, nawet ta jego córka, 14-16-letnia, nie wiem ile miała te dziewczyny, mniej więcej coś mm. około tego, mówiła o tych dziewczynach wirtualnych z Tindera i tamte... analogowe tak. I analogowe. Bardzo mi się spodobało. To, A jak ta, ta... Analogowa, analogowa, to jak tam? Znowu z tą analogową się spotykasz. <laughs> Słuchajcie, myślę, że będą osoby Podatne na takie uzależnienie, no bo to jest jednak w jakimś stopniu ekscytujące. To może być styl życia po prostu, tak? Nie mam co robić, odpalam Tindera, idę. I tak sobie teraz myślę, że mam sporo takich pacjentów, którzy są samotni, cały tydzień pracują, a na weekendik sobie tam szukają kogoś na tym Tinderze, żeby sobie wejść na wystawę, na spacer, do kina. I mam wrażenie, że to są takie płytkie relacje. Przypominam się jeszcze jedna pacjentka, która opowiadała, że spotkała się z mężczyzną ona była bardzo zachowawcza, no i tak długo z nim pisała i się spotkali w miejscu publicznym i on chyba miał jakąś taką delikatną wadę postawy. I ona przyszła i powiedziała, no lekko powłóczy nogą. Ja nie wiem, czy ja... on to jest niezgodny z opisem. Więc dzisiaj są po ślubie, więc to takie zabawne. Natomiast jej się wydawało, że tam dostanie dokładnie taki produkt zgodny z opisem. Natomiast tak myślę o tym Tinderze, że tak czy siak większość ludzi szuka tam jakiejś bliskości, tak? Bo nawet jeśli to jest seks, to jest to jakaś forma bliskości. Nawet jeżeli ktoś jest w związku, no to też szuka jakiejś bliskości, bo z różnych powodów ludzie się zdradzają. Pewnie jest duża część, która marzy o tym, żeby ktoś analogowy ich zaczepił, ale nie wysyłają takich sygnałów całemu światu. Ja mam masę pacjentek, które, nie wiem, pracują w przedszkolu, chodzą do pracy ciągle tą samą drogą i po pracy siedzą w domu. No to gdzie one mają znaleźć kawalera do wzięcia? Tak samo z facetami. Faceci też się zamykają w jakimś swoim świecie często. Właściwie człowiek w ogóle ma tendencję do robienia powtarzalnych tak, czynności. i Czasami trzeba iść inną drogą i spojrzeć na ludzi i zrobić coś inaczej, żeby dać komuś i sobie szansę na to, żeby się poznać. To my tą samą drogą będziemy chodzić tak w jest. takim razie, żeby nie kusić losu. Wiecie, co mi się przypomniało? Jaka analogia? Jak że, 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 że się rezerwuje jakiś hotel na, na, na jakieś, w jakiejś aplikacji, powiedzmy przez internet, to tam jest opis tego hotelu i tego pokoju i często jest to rozczarowanie, kiedy się tam przyjeżdża, bo nie jest tak jak na obrazku, to jest podobna mhm. historia. Nie, nie taki był opis tego człowieka. I, no tak, ale czy my sobie tak trochę to... właśnie nie zamykamy drogi do tej miłości, że my szukamy gotowego produktu? No kurczę, no przecież to nie jest tak, idealnego, że zakochujemy dodatku, się no tylko i wyłącznie w fizis, ale też w tym, co ta osoba ma do powiedzenia i może mieć zdecydowanie więcej do powiedzenia niż do napisania, bo zupełnie inni jesteśmy, jesteśmy tacy Odważni przed tym ekranem, komputera ile mamy rzeczy do powiedzenia, jak się spotykamy, to się okazuje nagle, że jesteśmy totalnie inną osobą, i my mam wrażenie, że przez te aplikacje, przez te wszystkie Photoshopy, też odrzucamy, jak wchodzimy gdzieś do jakiegoś miejsca, potencjalne osoby, bo nie, on, on nie jest w naszym typie. Ona nie wygląda tak, jak, jak moja dziewczyna powinna wyglądać, a jak powinna wyglądać. No, tak myślę, żeby dać komuś szansę, żeby poznać jego środek, to ta osoba, tak czy siak, musi się nam spodobać w jakiś sposób. No bo taka mhm. jest prawda. No. Na początku widzimy, a potem słuchamy i czujemy i tak dalej. E, I nawet myślę, że e, jeśli spotkamy taką osobę atrakcyjną, i nie wiem, tak, jeżeli ktoś tak chodzi na te randki i spotyka atrakcyjnych ludzi, to może mieć poczucie, że może przebierać jak w ulęgałkach, że tych atrakcyjnych osób jest bardzo dużo. I być może ta kolejna osoba da trochę więcej do tego związku albo będzie, nie wiem, miała większy potencjał, więc myślę, że dana osoba szuka dalej. Więc wszystko zaczyna się oczywiście od potrzeb, od tego, czego my właściwie szukamy, kogo my szukamy. Jak my sobie wyobrażamy relacje, bo ja myślę, że niestety z relacjami jest trochę jak ze świętym Mikołajem, że to jest. Wszyscy sobie wyobrażamy świętego Mikołaja, jak tego z reklamy Coca-Coli, tak samo miłość sobie wyobrażamy tak, jak nam przedstawiają seriale, popkultura, nie wiem, to co widzimy na Instagramie, piękne miejsca, bardzo atrakcyjnych ludzi, prezenty, mhm. jakieś drogie wyjazdy i tak dalej. Ta miłość to zupełnie coś innego. Też wielu ludzi myli zakochanie, namiętność z miłością. Mhm. Więc myślę, że to wszystko zaczyna się tutaj, od nas. Czego my szukamy. A jaka jest zasadnicza różnica między zakochaniem a tą miłością? No to zakochanie to nie miłość. To jest duże zainteresowanie drugą osobą. To jest taki e, stan, e, rzeczywiście powiedziałabym narkotyczny, kiedy po prostu... Pożądamy i pragniemy tej drugiej osoby, ale tak naprawdę nakładamy na tą osobę bardzo wiele swoich wyobrażeń i oczekiwań. No, a ta miłość prawdziwa jest wtedy, kiedy już wiemy, z kim mamy do czynienia, ale świadomie wchodzimy w tą relację. Zazwyczaj to zakochanie trwa tam od między 4 miesiące a 2 lata. I często są ludzie, którzy co 2 lata zmieniają partnerów, bo już nie czują tego, tych emocji, tej namiętności. No Niestety tak to matka natura przewidziała, że ta namiętność jest najwyższa na początku, a potem sobie spada. Co oczywiście nie oznacza, że nie można dbać o namiętność, bo. Wydaje mi się, że im dalej w las i im bardziej ludzie się znają, tym bezpieczniej czują się ze sobą i też mogą przekraczać różne granice, ale nie jest to już aż tak bardzo ekscytujące jak pierwszy pocałunek, pierwszy seks mm -hmm. e, i tak dalej. No dobra, ale co zrobić, żeby dbać o to, żeby to właśnie tak nie przegasało, a w każdym razie, żeby nie przegasało za bardzo, żeby nie wkraczała nuda, rutyna i codzienność. Byłoby miło, gdyby w ogóle ona nie wkraczała, natomiast my wszyscy żyjemy w jakiś sposób schematycznie. Zwróćcie uwagę na to, ile rzeczy wy robicie po prostu codziennie tak samo, nawet w podobnej konfiguracji. Więc myślę, że pierwsza rzecz to jest taka świadomość, że o ile pewnie na co dzień mamy różne nawyki i one nam ułatwiają życie, tak w związku dobrze jest robić update i hmm. po prostu patrzeć, czy ta osoba, z którą jestem, czy to jest ta osoba, którą poznałam, czy poznałem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby rozmawiać ze sobą. Tylko... Widziałam to spojrzenie. Mhm. Ja też widziałam. Żebyśmy rozmawiali. Tylko mm -hmm. tak, my kobiety mamy tendencję do gadania. I gadamy, 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 o. gadamy. A facet siedzi mm -mm. i słucha. To nie jest rozmowa. Czyli to, to jest nie monolog. jest. To, tak mam. <laughs> <laughs> Super, No, no tak, to tak ale to jest ta komunikacja, prawda? Ale. Że komunikacja słowna i komunikacja niewerbalna. I teraz, która jest ważniejsza, to też jest dobre pytanie. Pewnie co, bo Fajnie, jak one tak by się spójnie. To nie musi nic mówić, bo i tak, wiadomo, <laughs> i tak wiadomo, co tam w nim siedzi. Ale związek no. to jest stan zakochania. Już czy dopiero ta miłość możemy uznać, że jesteśmy w związku? A zadaję to pytanie dlatego, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach trudno jest ustalić, kiedy my w ogóle jesteśmy w związku, bo mam wrażenie, że 10, 15 lat temu było to zdecydowanie łatwiejsze do zdefiniowania, czyli 3, 4, 5 randek. I już uznawałaś, że z kimś jesteś w związku. A tutaj się okazuje, że nagle ta osoba może chodzić na randki z drugą, trzecią osobą, i ty, jak zaczniesz mieć pretensje do tego partnera, który jeszcze twoim partnerem, i w jego mniemaniu nie jest Twoim, no to może dojść do nieporozumienia. Mało tego, pójście do łóżka z kimś, nie oznacza, że już jesteś w związku. Mhm. Więc jak zdefiniować to? Trzeba sobie powiedzieć? Od dzisiaj jesteśmy ze sobą na wyłączność. Ja słyszałam, że w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii tak jest, że podpisują taką umowę, że są na wyłączność, czyli od tego momentu już nie mogą sypiać z innymi. Ale w ogóle, no mnie to by do Aha. głowy nie przyszło, jak już z kimś sypiam, z kimś jestem, no to nie przyszłoby mi to zaraz. do głowy, że ten mój partner jest też z innymi osobami. A może to rozwiązanie katolickie jest jakimś rozwiązaniem w takim razie, że się spotykamy, spotyka, spotykamy, a seks dopiero po ślubie. Jak już jest ten, wiesz, już się poznaliśmy, i, I możemy mieć wtedy taką gwarancję, że ten seks będzie takim dopełnieniem, ale to, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, że są. No dobrze, posiedzie. no ale to są osoby, które jednak już ten seks uprawiały i może one chcą się dowiedzieć, czy są w związku, czy nie. Czy mają zadeklarować jakąś rozmowę, przeprowadzić notarialnie z tym partnerem, jak to wygląda. Nie, no słuchajcie, mhm. oczywiście jest pewnie szkoła falenicka i otwocka, mhm. więc. Y pewnie niektórzy czekają z pewnymi rzeczami e, tak jak seksem i nie sądzę, że dużo osób czeka do ślubu, choć pewnie jest jakaś tam mała część osób. E, inne osoby zaczynają relacje od seksu i też te relacje wychodzą, tak? To bardziej chodzi o to co ludzie sobie komunikują I jeżeli nie mamy pewności, to dopytajmy. Czyli tak warto usiąść się powiedzieć: słuchaj, spotykamy się, randkujemy, sypiamy ze sobą, i ja bym oczekiwała, żebyś ty się nie spotykał z kimś innym już. I chciałabym, żebyśmy spotykali się właśnie na wyłączność, dlatego że jeśli poznajemy partnera w aplikacji randkowej, to tam potencjalnych koleżanek jest dużo. I warto w którymś momencie, i to jest też przedmiot dyskusji moich pacjentów z ich. Czy pacjentek z ich partnerami, w którym momencie usuwają aplikację randkową? Kiedy już przestają się kontaktować z tymi osobami, z którymi się kontaktowali? Wielu ludzi w ogóle ma takie tinderowe przyjaźnie, czyli nie są w związkach z nimi, czasami się spotykają, dużo rozmawiają, no bo to jest takie, taka zapchaj dziura trochę. Taka osoba, to trochę taki, taki seks z benefitami. Ale jak kiedy pojawia się ta właściwa osoba, to bardzo szybko odstawiają tą poprzednią, więc też warto to uściślić, tak? czy takie relacje dana osoba ma. No bo jakby warto wchodzić w związek w momencie, kiedy jest czysty teren, kiedy ktoś ma i emocjonalnie poukładane wszystko ze sobą, i życiowo, że nie ma tam żadnych innych osób, które mają roszczenia i też nie ma innych randek. I jak się nie widzimy jeden czy dwa dni, to ja nie podejrzewam, że nie wiem, że mój facet na przykład jest na innej randce. Tylko wiem, tak, ufam, że budujemy coś, tylko myślę, że na to trzeba się umówić, bo ludzie mają różne intencje. Niektórzy na... nie chcą być w związku, a chcą randkować. Albo trochę być, trochę nie być, że bądźmy w związku, ale nie mieszkajmy ze sobą. Ale z czego to wynika, że to tak z biegiem lat się coraz bardziej staje popularne, że fajnie kogoś mieć, ale tak nie do końca, żeby był, jak jeszcze by wyjeżdżał często, to ja w długą w miasto i jest wesoło. No powiem szczerze, że no mnie na przykład nie jest wcale dobrze, jak ty wyjeżdżasz i nie biegnę w długą miasto w tym czasie. A mam wrażenie, że coraz bardziej popularne, a przez to stajemy się trochę tacy samotni chyba właśnie. Albo te, czy te związki są nieudane, jeżeli się cieszymy, o mój stary wyjeżdża, prawda? No, znam trochę takich e, związków, no ale to też warto się przyjrzeć, po co te związki i co się w nich dzieje de facto, bo jest bardzo wiele osób samotnych w związkach. Przy okazji, nie każdy w tym związku musi być, to jest to, od czego zaczęliśmy, bo są takie osoby, które przeskakują ze związku w związek. Ja uważam, że warto pobyć trochę samemu, żeby w ogóle się dowiedzieć, czego my chcemy, co my lubimy robić, właśnie żebyśmy nie były kobietami bluszczami albo takimi facetami, którzy tak się przyczepiają i mówią, to powiedz, co mam robić. Warto popracować nad sobą, nawet jeżeli mamy takie relacje, tak, nieudane. To warto pobyć właśnie samemu, żeby zastanowić się dlaczego to nie wyszło wcześniej, co my może robiliśmy nie tak. Ile jest nas w tym związku, ile jest kogoś, jakich partnerów wybieramy. Wierzę w to, że Ludzie chcą różnych rzeczy i będą osoby, które nie będą sobie wyobrażały jednego zamkniętego związku. To trochę tak, jak nie wiem, w pewnych kręgach jest przyzwolenie na żonę i kochankę. I w zasadzie dziwne jest, kiedy tej kochanki nie ma. I tak samo mieszkańcy większych miast, tak jak w Warszawie na przykład. Ja mam mnóstwo pacjentów, którzy. Tak mówią, no w zasadzie fajne są te dziewczyny, ale no ja nie chcę z jedną tylko, ja bym chciała z, z kilkoma, bo mi się i ta podoba, i ta, i tamta, ale są szczerzy i mówią o tym, że mają kilka takich relacji. Jeżeli druga strona się na to godzi, no to to jest tak ich sprawa, bo ludzie miewają otwarte związki, znam małżeństwa, które mają otwarte związki. Naprawdę to no to w ich przypadku... U nich działa, ale znam takie pary, które decydują się na przykład na eksperymenty seksualne, na trójkąty i to nie działa, dlatego że któraś ze stron jest do tego w jakiś sposób przymuszona. Więc jeżeli coś się dzieje za obopólną zgodą, to tak. Jeśli jedna osoba się świetnie bawi ze wszystkimi na mieście, a druga o tym nie wie, to jest to nieuczciwe. Jeśli wchodzimy w relacje, o ostatnio takich miałam pacjentów, gdzie no, facet się oświadczył szybko kobiecie, bo jej zależało na małżeństwie, więc ona spokojna budowała z nim relacje, po czym po dwóch czy trzech latach wróciła do tematu i mówi, słuchaj, no kiedy my ten ślub bierzemy? I on powiedział, ale jaki ślub? Ja ci dałem ten pierścionek, żeby cię zdobyć, ale ja nie chcę ślubu. No więc warto jednak weryfikować, na ile to, co sobie obiecujemy na początku, a uwierzcie mi, ludzie sobie obiecują mnóstwo rzeczy. Na ile to jest realne i prawdziwe i aktualne po czasie? I czy my to rzeczywiście dostajemy? Bo powiedzieć i napisać można wszystko, a w życiu później wychodzi mhm. różnie. Mówiłaś o tym, że warto rozmawiać, że użyję tego kultowego tytułu programu że trzeba rozmawiać, ale że kobiety mówią, a męż, mężczyźni milczą na ogół. Dlaczego tak jest? Bo ja myślę, że my mówimy za dużo stanowczo, w sensie jak już się tak, tak przyczepimy do jakiegoś tematu, to mówimy, tłumaczymy. I gdyby to były dwie kobiety, to one by świetnie się zrozumiały, mm -hmm. bo my po prostu inaczej odbieramy pewne rzeczy, potrzebujemy wytłumaczyć. A myślę, że mężczyzna po trzecim zdaniu się wyłącza mm -hmm. i tak nie bardzo rozumie o co tutaj chodzi. Ja to widzę na przykład jak przychodzą do mnie pary. I kobieta siedzi i opowiada i ten facet tak mówi, ale ja już się zgubiłam, pani pewnie też się zgubiła. Ja się też często <laughs> gubię w tej historii, więc myślę, że komunikacja jest największym wyzwaniem w związku. Czyli żebym, żeby ten mój język i moje rozumienie i moje postrzeganie świata było zrozumiane przez tą drugą osobę, to ja muszę znaleźć sposób dotarcia do tej osoby i muszę się upewnić, że my dokładnie rozumiemy, o czym rozmawiamy. I z drugą strony też to działa. Ale musi nam się chcieć, prawda? W dzisiejszym hmm. świecie znowu dochodzimy do punktu wyjścia, że może nam się nie chcieć, bo tak naprawdę ten związek, czy on, nas, czy on nam jest potrzebny, więc y, możemy tę y, naszą energię spożytkować na coś zupełnie innego niż dogadywać się w związku z tym facetem, który i tak nie rozumie, o co mi chodzi, nie rozumie hmm. moich potrzeb. A może on nie stwierdza, nawet nie mówiąc nic, że to kobieta nie rozumie jego potrzeb. Więc, nie, ale bo, bo, bo no. Tutaj wchodzimy wchodzi w to jest bardzo ciekawy temat, bo właśnie y, chyba jest taki stereotyp, że Facet milczy, kobieta mówi, to znaczy, że facetowi nie zależy, i tylko tej kobiecie zależy, i dlatego ona tyle mówi, a on nie ma nic do powiedzenia. No, nie, bo olewa, bo, bo, bo to wisi. Ale to właśnie niekoniecznie tak jest. No rozumiem. tak, ale w pewnym momencie, jeżeli ta kobieta za dużo mówi. Czy, czy też temu mężczyźnie no. się wydaje, że mówi za dużo, to za chwilę stwierdza, a on i tak nie reaguje, to ja też przestanę mówić. I tworzy się obojętność, bo jak ta kobieta już przestanie mówić, to już jest trumna dla związku, bo wtedy obie strony przestaną mówić. Takie jest moje no dobra, zdanie. Nie nie może się to, mylę. Bo póki środek. jeszcze ta kobieta mówi, to znaczy, że jej zależy i jeszcze jej się chce, bo jak już kobieta przestanie mówić. No dobra, ale może chodzi o to, żeby właśnie facet zaczął mówić, a nie żeby, żeby oboje mówili, tylko żeby to zbalansować, żeby był jakiś złoty środek, żeby. Rozumiem, żeby, że, że może kobieta mówi za dużo, facet za mało, no to to wyprostujmy. No właśnie. Ja wiem, to takie teoretycznie. Dobra, dobra, żeby to wyprostować, to trzeba dać przestrzeń, czyli na chwilę być cicho, żeby ten facet mógł powiedzieć. Oczywiście znowu przechodzimy tu stereotypowo, bo są mężczyźni, którzy mówią. Natomiast w komunikacji chodzi zarówno o mówienie, jak i o słuchanie. Więc no, poza tym, tak często mamy jakąś swoją hipotezę i chcemy udowodnić, że mamy rację. Więc to jest kolejna rzecz. W związku nie chodzi o rację. Chodzi o poznanie perspektywy drugiej osoby. Ja teraz taką fajną książkę o wdzięczności czytam. I tam jest właśnie wdzięczność do, do partnera, do drugiej osoby za różne rzeczy. My na co dzień tego nie zauważamy. A warto sobie mówić też fajne rzeczy, a nie tylko rozmawiać w momencie, kiedy mamy pretensje, roszczenia, albo jesteśmy wkurzeni. Przy okazji, są osoby, które jak często faceci tak mają, jak widzą tak, że już jest źle, już atmosfera napięta, już jakiś tutaj głos jest trochę podniesiony, to ci faceci się zamykają w sobie. Oni nie chcą już tego tak eskalować, tylko albo wolą milczeć, albo po prostu wychodzą, żeby nie narastała ta atmosfera. Natomiast często, kiedy oni wychodzą, ta kobieta, która mówi, czuje się olana, więc mówi jeszcze mhm. więcej i biegnie i krzyczy i mówi, olewasz mnie, nie słuchasz. Więc myślę, że na początku warto też się dogadać i ustalić, tak? Co robimy, kiedy mamy kryzys? Kiedy ja jestem na ciebie wkurzona, to, to jak my to będziemy rozwiązywać? Warto, tak? Kiedy tych emocji jest za dużo, na moment się rozdzielić, żeby emocje trochę opadły, bo złość nie trwa wiecznie, więc warto rozejść się do różnych części mieszkania, nie wiem, wyjść na chwilę z domu, umówić się, ok, wróćmy za godzinę do tej rozmowy, tak, dajmy sobie przestrzeń, ale też nadajmy jakąś ważność temu, o czym rozmawiamy. Bo oczywiście znam takie pary, gdzie no kobieta mówi, facet mówi, no dobrze, dobrze, dobrze mi mówisz, no tak będzie, tak zmienimy, po czym nic się nie zmienia i ona do mnie przychodzi i mówi, no ja mu mówiłam, on powiedział, że będzie tak jak ja chcę, no i nie jest, no i co ja mam zrobić? No więc wiadomo, że na dłuższą metę w związku chodzi o też o to, żeby każdy czuł się w tym związku dobrze. Żeby było więcej tych korzyści niż tych minusów, i żeby potrzeby każdej z osób były spełnione. Natomiast jeżeli ktoś cały czas tak upomina, coś chce, coś mu się nie podoba, a ta druga osoba cały czas robi to samo, no to też warto się zastanowić, czy to jest aby na pewno osoba, z którą będzie mi dobrze, z którą ja będę tak realizowała, czy realizował swoje potrzeby, i z którą dojdziemy tak do jakiegoś, nie wiem, punktu. Problemem wielu par też jest brak celu że ludzie tak się spotykają i tak ze sobą są i tak trochę nie bardzo wiadomo dlaczego są, a też nie rozmawiają ze sobą, bo się boją ze sobą rozmawiać, boją się tego, co usłyszą. No właśnie to jest to też, o czym trochę na początku wspomniałam, że nie chcemy ze sobą mieszkać, więc to już jest taki cel które powinien być oczywistością, że jesteśmy z kimś przez dłuższy czas w związku, że w końcu zamieszkamy z kimś. No ale jest nam w ten sposób wygodnie. I to jest ten lęk, może to jest lęk przed tą bliskością, że nie chcemy się tak na 100% angażować. No z jednej strony, tak jak już rozmawiałyśmy, że mamy ten wybór potencjalnych kandydatów i kandydatek na portalach randkowych, a z drugiej strony ten lęk przed bliskością, bo jeżeli ja się tak naprawdę na maksa zaangażuję, to potem mogę zostać bardziej zraniona. Bo no się dobra. boję tej konkurencji, prawda, która czyha na każdym przy każdym kliknięciu internetu. To powiem tak, ludzie są różni i psychologia jest o różnicach indywidualnych i każdy potrzebuje czegoś innego. Są osoby, które na tyle są pochłonięte, nie wiem, swoim życiem zawodowym, są introwertykami, prowadzą jakieś tak życie swoje. I dołączają drugą osobę na jakichś zasadach, ale związek nie jest dla nich najważniejszy. I często takie osoby mieszkają osobno bardzo długo i nie chcą zamieszkać razem. A obie strony zwykle nie chcą? Czy, czy to jest tak, że druga strona się dostosowuje, bo się boi, że w ogóle straci tego partnera, jak z... tak z doświadczenia obserwujesz? Ja myślę, że są osoby, które też dobierają sobie takich partnerów pod kątem swoich preferencji i tego, czego potrzebują. Natomiast myślę, że takich związków jest mniej. Że częściej jest tak, że ludzie. Prędzej czy później dążą do tego, żeby razem zamieszkać. E, seksuologia mówi tutaj o tym, że jak ludzie zamieszkają ze sobą, to seks jest słabszy, bo już nie ma tego momentu czekania, właśnie i, e, i tej ekscytacji, bo po prostu wszystko staje się takie takie codzienne ja zawsze mówię o tym żeby mieć strefy intymne w domu i na przykład nie wchodzić do toalety kiedy partner siedzi na sedesie bo to jest aseksualne ale sporo no. osób wtedy protestuje na przykład na TikToku i mówią ale jak to przecież to jest dopiero bliskość więc ja myślę że każdy ma swoje granice są osoby też które w życiu nie obudzą się bez makijażu bo są kobiety które po prostu cały czas myślą że muszą być takie piękne a myślę że my jesteśmy ładne tak po prostu nie trzeba tam Wielkiego makijażu, i fajnie móc być sobą przy partnerze. Natomiast, e, tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli godzimy się na coś, e, to fajnie by było, żebyśmy się godzili z własnego przekonania i z potrzeb, a nie dlatego, żeby kogoś przy sobie utrzymać. I gorzej jest, jeżeli ktoś coś robi, nam się to nie podoba, ale nie mówimy, bo się boimy. E, jest bardzo dużo teraz osób, które mają lęk przed bliskością, bo tak zostały wychowane. Bo miały y, nieprawidłowe relacje z rodzicami i wytworzyły im się takie bardziej lękowe więzi, lękowy styl przywiązania albo lękowo-ambiwalentny, czyli taki. Że niby chcą być blisko, ale prowokują do odrzucenia, tam jest bardzo dużo zazdrości, dużo takich e, porywów e, serca i takich, nie wiem, rozstań i powrotów. I oczywiście mnóstwo jest takich par w gabinecie. Ja zakładam, że ja mam trochę skrzywiony obraz, bo jednak do mnie nie przychodzą szczęśliwi ludzie, którzy mówią, wow, jest super, tak się kochamy, chcieliśmy powiedzieć, <laughs> tylko przychodzą ludzie, którzy no, naprawdę mają duże trudności i zazwyczaj wynika to po prostu z tego, że. Czasem ci ludzie się źle dobrali, po prostu są tak totalnie różni, że no nie ma tam wspólnej jakiejś płaszczyzny. Czasami na tyle się zmieniła jedna osoba, że druga nie nadążyła za nią. To też się zdarza i tak jak kiedyś był taki trend, że nie wiem, poznawało się jedną osobę i na całe życie ta osoba była z nami, tak w dzisiejszych czasach człowiek ma średnio cztery ważne relacje w swoim życiu. A nie jedną. Chociaż są osoby, które na przykład, nie wiem, mówią, no moi dziadkowie tak byli razem, całe życie rodzice byli, to ja też będę. No i potem jest dramat, jak ten pierwszy partner na przykład zostawia taką osobę, i ona myśli, Jezu, to już nie będę z nikim. Więc to nie jest prawdą, bo czasami coś się musi skończyć, żeby coś się zaczęło, i w każdym związku czegoś się uczymy. I to jest doświadczenie, i ja myślę, że moje osobiste zdanie, że szkoda by było, gdybyśmy byli całe życie tylko w jednym związku, bo też w różnych momentach życia jesteśmy naprawdę różni. A z drugiej strony czasami ludzie tak trafiają na siebie i budują tak fajne relacje, że razem się rozwijają, idą przez życie i te związki na całe życie też są oczywiście możliwe. No, ja to będę jeszcze drążył temat roli mężczyzn, zmieniając trochę inny wątek wrzucę. Czy Twoim zdaniem w dzisiejszym świecie są jeszcze uprawnione takie sformułowania jak męska decyzja albo bądź mężczyzną, bądź prawdziwym mężczyzną? Czy nie powinniśmy już tego używać, bo gdzieś to się tam zagubiło, mężczyźni są już innymi mężczyznami niż, niż kiedyś, nie wiemy co to właściwie znaczy, męska decyzja? Wiesz co, właśnie się zastanawiam, co ja pomyślałam i co poczułam, jak powiedziałeś, tak. męska decyzja. No właśnie, He. co to znaczy? No właśnie. Taki, I... taka, ja myślę, że to znaczy, że, znaczy, że chodzi w tym yy, związku frazeologicznym o to, że męska to znaczy taka twarda, jednoznaczna, no weź, szybko, a nie, że będziesz się zastanawiał dniami, tygodniami, co postanowisz? Ale wiesz, co jak tak myślę, to ja też podejmuję w życiu męskie decyzje, mm. jestem kobietą, więc myślę, że jednak ten związek frazeologiczny dotyczy w tym momencie i kobiet i mężczyzn. Natomiast to też mówiliśmy o tym, że ludzie poszukują konkretnych osób też, tak? Do relacji, w sensie coś nas w kimś pociąga. I będą kobiety, które powiedzą: No, ja potrzebuję prawdziwego faceta, takiego, który mną potrząśnie, będzie silniejszy ode mnie i powie, co ja mam zrobić. Jeżeli ktoś trafi na taką osobę i tego chce, to będzie super. Jeżeli, nie wiem, spotka się taka, nie wiem, mocna feministka z totalnym szowinistą, to tam no, nijak to nie pójdzie. A myślę, że, że on też by chciał te męskie decyzje podejmować. Serio, ja jestem jednak zwolenniczką pokonania własnego ego, poskromienia go i takiej nauki patrzenia na, na potrzeby, bo związek jest o potrzebach. Czyli. Raz ktoś może podjąć tą męską decyzję, tak, raz ona, raz on. Oczywiście są sytuacje, kiedy, kiedy nie wiem, no tak, ktoś w związku jest słabszy z jakiegoś powodu. No, żyjemy też w czasach, kiedy jest chyba, nie wiem, epidemia depresji. Więc zdarza się, że nie wiem, że partner czy partnerka tracą pracę albo coś się dzieje w ich życiu. I wtedy druga osoba jest tą, tą taką osobą, która podaje rękę i, i to ona podejmuje pewnie te męskie decyzje w tym momencie. Natomiast fajnie jest, jak związek wypracuje sobie jakieś tak, w sensie takie niesztywne role. Kiedy po prostu ludzie uczą się tak trochę, nie wiem, no, jakby wymieniać się tymi rolami, bo bo myślę sobie, że jeżeli się przywiążemy za bardzo, to tam się tworzą pewnego rodzaju też patologie później. Że jeżeli jedna osoba ciągle podejmuje decyzję, a druga nie, to ja mam też takich pacjentów, którzy przychodzą i mówią: No ja już jestem zmęczony, kolejne wakacje wybieram ja, szkołę dzieciom wybieram ja. Nie wiem, to ja muszę załatwiać stolik do restauracji. Ja decyduję, gdzie pojedziemy na święta. No, chciałbym, żeby kiedyś ta moja żona zdecydowała. A no, ona się przyzwyczaiła do swojej no. roli i ona w ogóle sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. Więc myślę o tym, że jednak jestem fanką związków partnerskich, gdzie ludzie nie mają tak silnych zależności, w sensie takim, że mogę żyć z kimś, ale sama też sobie poradzę. A są takie relacje, gdzie. Nie wiem, tak, ludzie żyją razem długo i nagle ktoś umiera, albo nie wiem, odchodzi, tak? chce się rozstać. I to są dramaty, bo później przychodzi do mnie do gabinetu taka osoba i mówi: No, nie, ba, nie mam za co żyć, nie mam własnych znajomych, całe życie poświęciłam jemu, a on mnie teraz zostawia. Ale może on zostawia, bo on po prostu się znudził, tak? On już on nie ma o czym rozmawiać, może tych ludzi mało łączy. A takie poczucie, że trzeba być z kimś, bo ten ktoś się poświęcił, nie jest fajne. Z drugiej strony myślę, że. Ciągłe decydowanie o czymś też jest męczące. Mnóstwo też przychodzi do mnie ludzi, którzy zajmują jakieś takie no nie wiem, wyższe stanowiska w korporacjach i, i w swoich firmach, i mówią, Boże, ja bym chciał takie jedno miejsce znaleźć, gdzie nie muszę, czy chciałabym, tak, bo kobiety też przychodzą, że nie muszę to ja decydować, żeby ktoś tak za mnie podjął decyzję. Więc myślę, że jednak takie te typowe męskie decyzje pewnie zdarzają się w takich relacjach, gdzie ludzie po prostu tego poszukują, gdzie kobieta nie wyobraża sobie siebie w roli partnerki takiej stuprocentowej, tylko jednak wchodzi w taką rolę, powiedziałabym, no nie wiem, takiej osoby, którą trzeba się zaopiekować, mhm. którą się trzeba zatroszczyć, a przecież. Tym facetem też się trzeba zatroszczyć, o niego trzeba się zatroszczyć, nie? że to jest fajna miłość, jak ludzie nawzajem to robią. Czyli A... to powiedzenie y, być mężczyzną, bądź, bądź mężczyzną ma taki wymiar raczej metaforyczny, bo i kobieta może być mężczyzną. Ja myślę, że my za... jesteśmy w dzisiejszych czasach trochę facetami. No, ale wkurzona kobieta często tak mówi swojemu mężczyźnie, bądź prawdziwym mężczyzną. Mm. Prawda? Mimo, że jest feministką i sama uważa zupełnie inaczej, ale co się tak przyjęło? Ale jeszcze a propos tej męskiej decyzji, kto podejmuje decyzję o rozstaniu częściej? Kobieta czy mężczyzna? Taką definitywną. To zależy. Nie ma takich myślnym. podziałów, że Nie na przykład, że, taki... że kobieta długo odchodzi, na przykład jak odchodzi, a mężczyzna to ciach i koniec, czy w drugą stronę, że jak kobieta już zdecyduje się odejść, to z dnia na dzień to robi. Są pewnie i takie i takie kobiety i, i tacy faceci i często tak jest, że ludzie tak się rozstają, ale jeszcze tak się trochę spotykają i tak nie, boją się odejść, bo rozstanie zawsze wiąże się z lękiem. Bo gdzieś, gdzieś czytałam nie pamiętam jakiś artykuł, że kobieta jeżeli właśnie zdecyduje się na odejście, to jest to chwila, moment i ciach, a mężczyzna tak będzie się zastanawiał, będzie tak klawirował, to pewnie też zależy. Tak jak mówię, no ludzie są przeróżni i często ludzie odchodzą do innych osób i wtedy łatwiej jest po prostu się odciąć. Często jest tak, że już tak się zmęczą sobą, że się rozstają, ale często jest tak, że jedna osoba nie ma pojęcia, że się źle dzieje w związku, a druga nagle mówi, to koniec. A to jest właśnie ciekawe, o czym mówisz. Czyli to jest tak, że zaprzątamy sobie głowę takimi mniej istotnymi tematami, problemami, że my tego nie widzimy, czy nie chcemy tego widzieć, czy właśnie znowu to nastawienie na ja, 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 że mijam tego partnera i nie interesują mnie jego potrzeby, nasze wspólne potrzeby, bo mhm. jego potrzeby to są też nasze wspólne potrzeby, bo jeżeli z naszym partnerem jest źle, no to w naszym związku będzie źle, czyli okazuje że ten związek nie jest dla nas priorytetem. Łatwo się przyzwyczaić do dobrego. To, to też jest to, o czym powiedziałam, że czasami przestajemy się doceniać i przestajemy ze sobą rozmawiać. Ten update, co mówiłaś, że dokładnie, trzeba Dokładnie. Trzeba mieć update, bo bywa tak, że ktoś sobie myśli, no dobra, jesteśmy razem, obiecywaliśmy sobie miłość aż po grób, mhm. no to ja mogę właściwie mało robić, a i tak będziemy razem. No jakoś jest. Miałam takie, taką parę w, w terapii, gdzie Facet tak sobie żył w takiej niewiedzy, chociaż jego partnerka mówiła, no kurczę, dawno nie było seksu, nie rozmawiamy ze sobą, żyjemy jak rodzeństwo, no załatwiamy wszystkie sprawy organizacyjne, ale nie ma tam bliskości i mi jest źle. A facet powiedział, no ale jak, no przecież jesteśmy razem, no to trzeba było mówić. Więc tu chodzi o to, że trzeba pytać i, i warto jednak czasami sobie pomyśleć, no dobra, czy to co robimy, czy to jest OK?" A ten update warto zacząć od siebie. Czy ja się dobrze czuję w tym związku? Czy ja żyję w taki sposób, w jaki chcę żyć? Czy e, mój partner, partnerka dobrze mnie traktują? Czy, czy, czy on, ona liczy się z moim zdaniem, ze mną? E, czy ja nie mam poczucia, że się poświęcam? Bo pamiętajcie, no, łatwo się wchodzi w różne role. Też, nie wiem, podział obowiązków domowych. Proszę ludzi, żeby zrobili listę, taki podział, bo często mówią: no ja robię, ja robię dużo. Ale często właśnie to kobieta niestety ma listę naprawdę długą, a facet tam, nie wiem, ostatnio jeden napisał, że prowadzi auto. Więc to jest, to jest obowiązek. I, I tak sobie myślę o tym, że naprawdę bardzo łatwo wejść y, tak na miękko w takie codzienne życie, gdzie po prostu przestajemy zauważać i też przestajemy zauważać potrzeby naszego partnera czy partnerki. A jak to jest takim wzorcem, wzorem, stereotypem, który polega na tym, że facet to jest ten człowiek w związku, który Zapewnia byt, pracuje, przynosi pieniądze, a kobieta to jest ta, która siedzi w domu, zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi, gotuje i tak dalej. Czy można powiedzieć, że są dalej wciąż w tym dzisiejszym świecie takie pary, którym to odpowiada i ten podział? Po prostu obowiązuje, ale obie strony są zadowolone. Pewnie tak. Są, ale, pewnie, że tak. ale jaki mamy trend? Czy zauważyłeś jakiś trend w tej sprawie? No pewnie, że jest trend taki, że no tak jak powiedziałam, my kobiety potrafimy na siebie zarobić, potrafimy iść do pracy. I ja mam mnóstwo pacjentek, które będąc w ciąży, uprzedziły swoich mężów czy partnerów, że to będzie partnerstwo. Czyli jedna noc jest hmm. jej, jedna jego do wstawania tak, do dziecka tak samo z byciem z dzieckiem w domu. Faceci też mogą brać urlop tacierzyński. W dzisiejszych czasach też myślę, że tworzy się na nowo definicja bycia tatą, bo kiedyś to kobieta spędzała bardzo dużo czasu z dzieckiem, a ten facet rzeczywiście wychodził, zarabiał na tą rodzinę. Ale co I miał tak, robić? No tak, no. Wcześniej tak było, hmm. natomiast teraz jest często tak, że ludzie się dzielą tą opieką i, i kobiety na szczęście też Dają tym ojcom prawo do tego, żeby oni też budowali te relacje z dziećmi, bo ja myślę, że my, kobiety, niestety, ale yy, no, duża część kobiet robi tak, że to dzie dziecko tak zagarnia i tak myśli, tylko ja się zaopiekuję najlepiej, tylko ja wiem, jak to zrobić. I budzą się później, kurczę z ręką w nocniku, że są zapracowane, muszą się opiekować dzieckiem, a facet nie bardzo ma więź z tym dzieckiem, bo on sobie tam pobędzie z nim chwilę i. Jest znudzony na przykład, więc żeby tą więź też mieć, no mężczyźni mają trudniej, bo nie mają dziecka w brzuchu przez jakiś czas i też nie mają właśnie tak, takiego silnego powiązania na początku, więc tą miłość sobie wypracowują. To się zmienia, zmienia się. Ale też sobie myślę, że dzięki temu, że mamy ten podział obowiązków, że ty jeden dzień siedzisz, spędzasz noc z dzieckiem, jeżeli się obudzi, drugą noc spędzam ja, idziemy do pracy ty i ja, to mamy więcej tematów do rozmów, ponieważ wiemy o czym rozmawiać, bo tak za chwilę okazuje się, że mamy dwa różne światy, czyli mąż pracuje, partner, kobieta siedzi z dzieckiem i te światy zaczynają totalnie odjeżdżać od siebie. Wiecie, no to jest czasowe, no dzieci rosną, więc to też nie jest tak, że nie, nie demonizowałabym tego, bo podejrzewam, że i tak jeżeli chodzi o młode mamy, no to większość tych młodych mam jest z dzieckiem na początku, natomiast później one wracają do pracy i niejednokrotnie mówią tak, okej, okay, ja jestem, tak, moja kariera jest w tym momencie ważniejsza, to, to tobie dam, drogi mężu, tak, drogi partnerze, e, tutaj ty będziesz w domu e, się, będziesz opiekował dzieckiem, dbał o dom, a ja muszę popracować trochę, bo to jest taki moment w moim życiu. Faceci też myślę, że na szczęście coraz częściej zauważają, że mają w domu na przykład właśnie te silne, wykształcone kobiety, które też chcą coś osiągnąć i to jest dla nich ważne i ludzie się na szczęście dogadują. Natomiast myślę, że jest to dla wielu osób trudne. To jest pierwszy odcinek naszego podcastu, także mnóstwo tematów tutaj poruszamy dzisiaj, o których będziemy głębiej rozmawiać w kolejnych, ale chciałam jeszcze mhm. e, badania przytoczyć, które właśnie są w tejże książce, bliskość. E, uwaga! 70% osób w wieku od 18 do 29 lat doświadcza fobii społecznej. Niesamowite. 65% milenialsów, milenialsi to osoby, które urodzone są między 81 a 96 rokiem życia, unika rozmów twarzą w twarz, bo nie wierzy w swoje umiejętności w zakresie interakcji społecznych. 30% milenialsów nie chodzi nawet na imprezy i różne wydarzenia, bo boi się, że będzie czuć się nieswojo. I teraz najbardziej e, smutne da, dane przytoczę: 22% milenialsów nie ma przyjaciół. 45% milenialsów i 48% pokolenia Z czuje się samotnych. I to są właśnie też aplikacje, i to jest życie online, i to jest y, spędzanie czasu mhm. ze znajomymi z gier online. Mhm. I to jest, no to jest brak właśnie umiejętności społecznych. Teraz jest bardzo dużo takich inicjatyw właśnie dla młodszych dzieciaków. Tworzy się na przykład tak zwane tusy, treningi umiejętności społecznych, gdzie one uczą się nawiązywać relacje. Czyli jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to proszę wypychać dziecko do grupy rówieśniczej, zainteresować się, czy ma znajomych, przyjaciół. Popatrzeć, jak relacje nawiązuje. Czy ma czas, żeby to robić, bo dzisiejsze nastolatki są zapracowane, tak? Bo to może mieć wpływ na to, jak w przyszłości nawiązujemy te relacje damsko-męskie, że będziemy się bać tego face-to-face -face kontaktu? Na to wpływa bardzo wiele czynników. Żeby umieć nawiązać relacje damsko-męską, damsko-damską, -damsko męsko-męską, tak? Bo też myślę, że też mogą nas słuchać osoby nieheteronormatywne, To trzeba wierzyć w siebie i trzeba myśleć, jestem ok. Mogę, tak? Mogę spróbować. Trudno. Najwyżej się komuś nie spodobam, ale może komuś innemu się spodobam. Teraz sobie wyobraźmy taką osobę, która nie dostała zbyt dużo feedbacku w życiu, bo siedziała w domu, zamknięta, albo była ikonką y, gdzieś, tak, w jakimś tam, w jakiejś grze online. Ta osoba nie wie, co inni o niej myślą i też boi się tej oceny. Człowiek ogólnie boi się oceny ludzi i my z powodu lęku przed oceną w życiu robimy różne rzeczy lub różnych rzeczy nie robimy. Na szczęście z wiekiem to mija i w końcu dochodzimy do wniosku, okej, okay, dobra, nieistotne, tak? Mogą myśleć to, co sobie myślą, a ja robię swoje. Natomiast młode osoby mają trudność dużą, bo się boją wykluczenia, boją się odrzucenia, więc są osoby, które nie będą próbowały bo na starcie sobie myślą, ok, czy lepiej próbować i być odrzuconym, czy lepiej unikać. I są osoby unikające właśnie. Osoby z fobią społeczną to są osoby, które unikają kontaktów społecznych, przede wszystkim dlatego, że oceniają siebie bardzo negatywnie, myślą, że nie będą miały o czym rozmawiać, mają bardzo wiele takich fizjologicznych objawów tego stresu, nie wiem, czerwienią się, trzęsą, pocą, myślą, że na tle grupy wypadną najgorzej, nie bardzo wiedzą, jak zacząć mówić, i nawet jak już są w terapii i pracują nad tym, to mówią tak, no dobra, ja tak milczałam cały czas, to jak ja teraz się mam odezwać? Mhm. Więc w ogóle te osoby z fobią społeczną często nie jedzą przy innych osobach, bo się wstydzą, że im coś z buzi wypadnie. Więc to jest takie, tak, to są wszystkie, to są umiejętności do wyuczenia. Lęk, żeby go pokonać, tak, to trzeba najpierw go poczuć, trzeba się z nim skonfrontować i to przeżyć. Uważam, że jeżeli ktoś doświadcza lęku społecznego i się wycofuje z życia i nie daje sobie szansy na poznawanie ludzi, znalezienie pracy takiej zgodnej z oczekiwaniami, to jak najszybciej taka osoba powinna pójść na terapię i pracować nad sobą, żeby przeżyć takie życie, na jakie zasługuje, a nie takie, jakie wybiera z uwagi na lęk, którego doświadcza. Boimy się też mówić o uczuciach, bo właśnie boimy się powiedzieć, że się kogoś kocha, że na kimś nam zależy, bo się boimy tego odrzucenia. No faceci głównie chyba się boją. Faceci mniej mówią i o uczuciach też mniej mówią. Tak, ale boimy Dobra? się początkowego Początkowej relacji, na samym początku, mi chodzi o to, że ktoś, właśnie no możemy się komuś nie spodobać, nawet jak jesteśmy piękne i, i przystojni, no możemy nie być w czyimś typie, może nie kliknąć po prostu, tak może. jak to się mówi. I to nie jest nic złego, bo z drugą osobą właśnie nam kliknie. A przy okazji możemy na przykład z kimś się polubić, ale właśnie się nie związać. A mhm. odnośnie tej miłości, to, to też jest kolejny case, kiedy powiedzieć sobie tak, że się kochamy i kobiety często oczekują, że to będzie szybko. I mówią no dobra, spotkamy się pół roku, a on jeszcze nie. Nie powiedział. Spotykamy się rok, a on jeszcze nie powiedział. E, często, jak się przedłuży ten okres, to potem jest głupio powiedzieć. Czyli kurczę nie mówiłem tyle czasu, że to teraz. Się, no. Tak, to co to, to będzie? I ja tak myślę, że jak ludzie się czują ze sobą dobrze i bezpiecznie, i, e, i jakby są tak naprawdę ze sobą, to to wychodzi naturalnie. To nie jest jakiś no moment taki, że kocham Cię, a z drugiej strony być może są osoby, które miały takie doświadczenia, że za szybko powiedziały komuś o tej miłości i ta druga osoba powiedziała, no ja Cię nie kocham. Ja Cię lubię na przykład. Straszne. Tak? Straszne czyli da, czyli da, da. strach wyznać miłość. Ale, może... ale jeszcze, tego, że jak nic nie powie, ja powiem kocham Cię, a Ty cisza. cisza. Nie jest. A słuchajcie, tu chodzi a o ty? timing a dobry. No, to, to, to a nie tak od da. razu. I... Ale, ale zgodnie z tym, o czym wcześniej mówiłaś, o tej różnicy między stanem zakochania a miłości, to powiedzmy, że po pierwszych sześciu miesiącach nawet, miesiącach, powinno się raczej powiedzieć, kocham się w tobie, albo tak. jestem w tobie zakochany, a nie, że cię kocham. Tak? Ale czy to nie jest takie unikanie znowu? wiesz, że, że jestem w tobie zakochany, kocham się w tobie, czyli nie mówię tego kocham cię, bo no, się bo nie wiem. no bo jeszcze nie mówię. No właśnie. Słuchaj, ale no, ty to też nie wiesz, czy to... za, nie wiem, za rok o tej porze, to ty też będziesz jakaś bardzo zakochana. Ja ci tego życzę. No. Natomiast różne rzeczy się dzieją, a przy okazji czasami naprawdę sobie tak nawyobrażamy różnych hmm. rzeczy o tym wspólnym życiu, o tym partnerze, że kiedy te emocje opadają, to się okazuje, że może to nie jest aż takie fajne, jak tak myśleliśmy. Te wszystkie popkultura związki, to są takie bez problemów, jest tak pięknie, są te emocje, jest ten seks taki super i ten orgazm co chwila i tak potem ten ktoś sobie może pomyśleć, no dobra, ale u mnie aż tu emocji nie ma, no z tym orgazmem różnie bywa, czy to jest miłość, nie że ja mam na przykład takich pacjentów, gdzie no naprawdę żyją w fajnych związkach, wygląda to dobrze, w sensie no jest tam wsparcie, jest troska, jest lojalność, jest czułość, no ale nie ma aż takich motyli w brzuchu i właśnie często kobiety mówią, ale to ja nie wiem, co to jest. Może to przyjaźń jest jakaś. Ale na początku te motyle powinny być? To też jest różnie. Przecież są pary, które się przyjaźniły ze sobą przez lata i nagle coś kliknęło. Są takie osoby, które się zobaczyły na ulicy i się zakochały w sobie. I też przypomina mi się takiego miałam pacjenta, który poszedł na imprezę ze swoją żoną i spojrzał na jakąś inną kobietę i mu kliknęło. No i po prostu stwierdził, że zostawia żonę i poznaje tą kobietę i będzie z tą kobietą. I tak to się stało. Nie Oczywiście. chciał zabijać motyli, prawda, w brzuchu. Słuchajcie, no to straszny galimat z tego wyszedł. Więc myślę, yeah. że lepiej jednak działać zgodnie z zasadą, że związek to jest maraton, to nie jest sprint. Że jeżeli ktoś nam po tygodniu mówi, że nas tak kocha, rzuca swoją dziewczynę i w ogóle będzie z nami, to ja bym się zastanowiła 50 razy, bo to nie jest ok, przede wszystkim w stosunku do tej dziewczyny, bo jak tak zrobił z poprzednią, to może zrobić tak z nami. A po drugie, po tygodniu to trudno mówić o czymkolwiek, tak? o jakiejś miłości. No, można się zafascynować, a jak w grę wchodzi seks, to wchodzi w grę oksytocyna i pojawia się przywiązanie, staje, robi się miło, tak? staje się bardzo fajnie. I wtedy możemy nie zauważać innych rzeczy, które wychodzą w późniejszym czasie. Więc rozłóżmy sobie siły, poznawajmy się, randkujmy, bo często też słyszę takie głosy, że no my za mało randkowaliśmy, za szybko zamieszkaliśmy. Ludzie tęsknią za tym okresem takiej lekkiej niepewności, tego starania się, takiego flirtowania, a później nagle się okazuje, że właśnie no, przychodzi ta codzienność i no, tych kwiatów tak często nie ma, tych miłych słów nie ma, więc mówmy sobie te miłe słowa i doceniajmy się nawzajem. Może nie czekajmy właśnie na walentynki, choć ja akurat uważam, że to dobrze, że jest raz w roku takie święto, bo może te osoby, które za bardzo się nie starają, przypomną sobie o tych kwiatach. I tu nie pije do nikogo, nie? Tak, tak, tak. <laughs> Natomiast e, tak, tak myślę właśnie, że niech te związki, dobre związki, to będą związki, w których no nie wiem, przychodzimy, patrzymy na tą osobę bliską i pytamy co u ciebie, jak się czujesz? zgadzam się z tymi walentynkami. Ostatnio e, słyszałam wypowiedź jednej pani, która mówi, że ma ogromny problem, bo jej mąż nie znosi tego święta. Nie obchodzi walentynek i irytuje go to święto. Tego ja się tak zastanawiam, czy nie można po prostu powiedzieć, kocham cię w te walentynki, czy to jest jakiś taki wielki problem, że walentynki można są... Powiedzieć, bo ja no, też nie jestem takim wielkim no to, fanem walentynek. Okej, okay, czyli co? Mówimy, kocham się cię każdego znaczy, dnia poza walentynkami. No, to jest, tak, jest jakiś że, absurd. Nie jest tak, że jeżeli związek jest naprawdę udany, i obie strony okazują sobie uczucia mm -hmm. i dbają o ten związek, to te walentynki okej ok. To dodatkowa okazja do tego, żeby miła, sympatyczna. No właśnie. Ale jeżeli związek jest nie, niespecjalnie udany, to te walentynki będą takim czymś sztucznym no, i na siłę. No to się z Tobą zgadzam. No no. Ja porównuję to trochę jak z wizytą w seksshopie te walentynki. Jeżeli związek jest nieudany, to no i znaczy, gadżety erotyczne nie pomogą. Hmm, ja trochę porównuję, ciekawe. słuchajcie, do, do Sylwestra, tak? Są osoby, które czekają na to cały rok i uwielbiają kolejną imprezę, i są takie, które mówią, nikt mi nie będzie mówił, kiedy mam chodzić tak. na imprezę. I tak samo tutaj. Każdy ma inaczej i są osoby, które może przez 300 dni w roku mówią, kocham cię, a walentynki dla zasady nie powiedzą. Tak. Ale fajnie jest też zobaczyć, czy naszej partnerce partnerowi zależy na tym. Bo jeśli tak, to no, kupmy jakiś mały kwiatek, czy dajmy sobie jakieś mały prezent. No, może być większe no, może być większy, no, ale na zachętę chciałam. Teraz światy trzeba są drogie bardzo. Właśnie. <grafy> nie oszczędzajmy w te ale... Nie, no, oczywiście. Chodzi o to po prostu, że nawet jeżeli no, my nie bardzo obchodzimy takie święto, ale widzimy, że tam ta druga osoba już tak czeka, no to zróbmy to dla niej. No, w związku też warto czasami coś zrobić dla kogoś. tak? Jeżeli ja tego nie lubię, ale ona to lubi, czy on to lubi, to dajmy im to. My tak. nagrywamy ten podcast Właśnie. przed walentynkami, ale ukaże się po walentynkach, także sami sobie przeanalizujecie, jak tam wasze walentynki minęły, prawda? Ale ja myślę, że to jest no, ciekawe podsumowanie naszej rozmowy, ta rozmowa walentynkowa, bo, ale, ale, ale wracając jeszcze do, do punktu wyjścia, żeby może spróbować to zamknąć i klamrę jakoś stworzyć. Pytanie wyjściowe było, czy związki mają rację bytu, tak to ujęłeś, czy, czy, czy są Czy ważne, warto w czy ogóle warto? wchodzić w związki w dzisiejszych czasach, Czy no tak to, jak już powiedziałyśmy, że mamy to w naszym DNA przynajmniej większość osób, ale czy rzeczywiście warto? No to i, no i warto. No tak. Ja myślę, że to warto. jest absolutnie konkluzja jest oczywista, że warto pod warunkiem, że to ma sens. I my rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby był sens. I o sytuacjach takich, kiedy to nie ma sensu. I ważne, żebyśmy komunikowali się nawzajem, żebyśmy mówili sobie, że chcemy być w związku. Eee, obejrzymy dzisiaj taki film na Netflixie, który wszedł u ciebie czy u mnie się nazywa Street Witherspoon. Mieszkam razem u Was, a, a taki jest, jest? Tak jest tytuł uh -huh. filmu, u Ciebie czy u mnie, e, gdzie dwie osoby się przyjaźnią, ale nie umieją sobie powiedzieć, co do siebie czują, a rozmawiają dosłownie o wszystkim, więc bardzo jestem ciekawa tego filmu. Bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Ja również. Tym bardziej, że to był pierwszy odcinek naszego podcastu w Związku, więc e, super, bardzo dziękujemy. Za tę rozmowę. To ja bardzo dziękuję, i czuję się wyróżniona, i mam takie wrażenie, że my tylko liznęliśmy temat. Oczywiście. E, więc myślę, że tych spotkań może będzie więcej e, i życzę Wam oczywiście powodzenia z Waszym podcastem. Dziękujemy. Ja uważam, że to bardzo udany początek naszego cyklu podcastowego, prawda? Też tak uważam. Bardzo dziękujemy i oczywiście, że będziemy wracać, bo w dziękujemy. związku z tym bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.